O, nadeszła pora karmienia. Ja chyba wchodzę w Riner kartofle zupę i Wurstenbrot. Brot. I original Berliner Currywurst. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o rozmiar browaru, to jest artysłuszny na sobotni wieczór. Picie mniejszego to oznaka słabości. Tak właśnie dlatego taki zamówiłem. Kartoflanka do mnie wchodzi, czyli kartoflen zupę z Wursten, bo tu trochę wygląda końcówka jak od obcego. Albo że coś wybuchło w mikrofalówce. Mogło tak być. Nie wiem jak ta zupa jest zrobiona. Ale jest po prostu przefantastyczna. Co się śmiejecie? Nagrać was? Panowie, ja sobie nagram tylko takie kiełbasę i już dalej wracam do dyskusji. Przyjechała kiełbasa. Berliński currywurst, solidny, nie to, że jakaś lipa, do solidnego browara. Ze wszech miar. Ewa, ty też currywursta wzięłaś? No właśnie. I jest tutaj specjalista od rumsztyka i w ogóle cała nasza grupa. Bardzo przyjemny wyjazd. Bardzo przyjemny wyjazd. Produkt jest lokowany. Currywurst jest lokowany. Kiełbasy, lepsze currywursty w Berlinie, ewidentnie. Żeście knajpę znaleźli 17-gwiazdkową. Ja nagram. Konstelacja. Ja nagram, gdzie to jest, że jak ktoś będzie bliżej, tu Aleksander Plac, żeby przyszedł tutaj na tego wursta i na tą kartoflankę. No, ogień w szopie. Ogień w szopie, bym tutaj gwiazdkę Schaffelin postawił jak złoto. Tak się to nazywa. Gasthaus zur Rippe. Ale jest, no petarda. To co oni tu zaprezentowali dzisiaj z tym prostym jedzeniem to zur Rippe, coś tam. Pora się zbierać i pakować. Bilety do Kazachstanu już do mnie dzisiaj przyszły, Paweł ogarnął. Może podsumowanie mojego drugiego domu, który przez 4 dni tutaj miałem. Hampton Bay Hilton, bardzo niedaleko znajdujący się tego, którym ostatnio żeśmy mieszkali. Dużo lepszy standard. Duży pokój, miła łazienka, czysto, schludnie, cicho, dobry internet. Dlatego żeśmy mogli, żeście mogli, a ja mogłem przygotowywać relacje z IFY właśnie. Właśnie dlatego, że tu wszystko było tak jak trzeba. Podobało mi się. Rekomendował wam bym z przyjemnością ten hotel na pobyt w Berlinie. Czwórka? Czwórka. Jakie masz, a? Dobra, na miejscu, ekipa w pyteczkę na imprezie całej, także pakuję walizę, wyjeżdżam, wracam i dzisiaj jeszcze live ma być, maraton nieprawdopodobny, tak więc może jeszcze jakiś browar kupię, żeby nie siedzieć o suchym przysłowiowym pysku. Helipa w Polsce niestety pogodowo, bardzo, bardzo niemiło się zrobiło, bo w Berlinie było cały czas 20 parę stopni. Krótki rękawek i krótkie gacie trochę chyba już nie za bardzo, aczkolwiek jak badałem Kazachstan, to okazuje się, że w Bajkonurze 32 stopnie. Straszne rozedrganie pogodowe. Jest akcja przygotowawcza. Wyglądało to będzie mniej więcej tak, że ja lecę z Polski, Paweł cały czas jest teraz w Czarnobylu i spotykamy się w Kijowie, a ja lecę do Kijowa, w Kijowie siadamy w samolot już together i lecimy do Almaty, z Almaty transportem na Bajkonur jakimś, zobaczymy co tam się uda ogarnąć. Na Bajkonurze myślę, że 5 dni tam będzie akcja robiona i potem z Bajkonuru robimy akcję z powrotem do Almaty, tam nie wiem, może z jeden dzień. I jakimś pociągiem, podobno są jakieś nocne pociągi, takie kuszetki czy coś tam do Astany. Wszędzie jest daleko, słuchajcie, jak ja tam patrzę, jakie są, to duży kraj jest, no jest chyba, nie wiem, 8 czy 9 na świecie pod względem wielkości i tam każdy rzut beretem to jest 1000 kilometrów. Fajne, w ogóle Kazachstan to jest były poligon jądrowy rosyjski, gdzie Kruczatow budował w ogóle bomby jądrowe, są poligony atomowe i tylko nie wiem, czy nam się uda to jeszcze ogarnąć, bo czasowo może być trudno, ale zobaczymy. Jak wiecie, że ja raczej nie po cerkwiach, ale jakby był poligon atomowy, to chętnie bym tam pojechał. Pewnie jak Paweł będzie z Czarnobyl jechał, to będzie miał swój dozymetr, tak żebyśmy zobaczyli, jak to tam faktycznie wygląda, bo tam ludzie cały czas żyją.
No tyle, pokrótce, słuchajcie, tyle pokrótce, jadę ogarniać tematy, żeby to wszystko zrobić przed tym wyjazdem. Jeszcze targi wojenne są, tylko w taką pogodę to chciałbym przeczekać może jutro, by była lepsza pogoda, bo tam jednak dużo ekspozycji jest na zewnątrz i przy ciągłym opadzie deszczu trochę lipa. A jeszcze dzisiaj wyczytałem tam na stronie targów, może nie wszyscy wiedzą, ale będzie wyglądało tak, że 9 i 10 września jest wstęp wolny dla wszystkich, bez biletów, czyli niebiletowany. Warto się wybrać, jak ktoś jest wielbicielem. Znaczy, każdy facet lubi czołgi, karabiny i tego typu zabawki, tak więc jak ktoś jest w okolicy Kielc, albo będzie gdzieś tutaj, albo z Kielc, to przypominam, 9-10 macie bezbiletowe wejście i można sobie tam pójść i te wszystkie lufy pooglądać. Marian w ogóle rozpoczyna kręcenie daily vlogów. Jak powiedział, jak będzie 10 tysięcy łapek w dół pod filmem, to rozpoczyna swój kanał i będzie robił w dół 10 tysięcy, a można w ogóle głosować. W górę to tak, w dół to nie. Zróbmy sobie takie zabawę. A tu wjeżdża cudowność z grzybami. Testujemy, czy jest dobra. Od McDonalda. Wygląda to tak. I przede wszystkim jeszcze jest. Ostatnio było testowane sosy od Burger Kinga. Okazuje się, że w McDonaldzie też jest spory wybór. Nieprawdopodobnie duży. Także też zaraz te sosy. Barbecue, musztardowy, słodko-kwaśny, śmietanowy, blue cheese, my favorite one. Ktoś, kto lubi ten psujący się ser, to zdecydowanie polecam. A ja wskakuję do kanapki. Mnie zaskakuje, bo grzybowy burger mi przypadł do gustu. Nie wiem, czy tam na maśle te grzybki robione, czy coś, ale czuć, że są takie całkiem fajne. Marian, tobie też przypadło? Nie sądziłem. Zawsze się źle nastawiam takich grzybowych eksperymentów, ale ten mi smakuje. Rzadko się podniecam burgerem, ale myślę, że to jest jeden aktualnie z fajniejszych, naprawdę. Zupełnie nie przesadzam. Jak jesteście gdzieś koło maka, to sobie spróbujcie. Jestem zaskoczony. A teraz wchodzimy w sosy. Tu jest mój ulubiony. Barbecue mocno śliwkowy. Niektórzy mogą go kojarzyć ze smakiem przeżuwanej dętki rowerowej. Musztardowy, fantastyczny, śmietanowy, cóż tutaj dużo mówić, i słodko-kwaśny, taki a la tajski. Plus dodatkowo jeszcze jest sok z cytryny. Można sobie dolewać do wody i wtedy jest dopiero petarda. Delikatne przegięcie. Grzybowy jeszcze wrapik. Nie no, mieścisz się jeszcze w tym. W budżecie? W swojej diecie mieścisz się. Dobra, tak się mieści. Ale w tej rozszerzonej wersji. Tak to wygląda właśnie. O. Jest rukola, my favorite. A, tak. I znowu rukolą. Te grzyby. To znaczy, że ja też jestem. No Marian, jedz z rukolą, nie narzekaj. No mój też z rukolą. To z mniejszą ilością. No dobry jest to sos jakiś taki. Grzybowy, zajebisty jest. Śmietanowy, maślany. Jest grzybowy i taki sos pieprzowy. Kurde. Maślany to wiesz co masz od sera. Bo tam jest ser jeszcze taki rozpuszczony. A, no właśnie. Emmentaler. Czyli taki serowy bardziej. Zajebista sprawa. Magurab również. Zaskakująco dobry. Z serem. Taki grzybowo-serowy sos. Tak go bym scharakteryzował. Nie smakuje. Szymek z okiem drona i Marian mnie namawiają, że powinienem na wyjazd do Kazachstanu natychmiast kupić DJI Sparka. Dokładnie. Absolutnie. Nie. A skąd na to wszystko brać? Z Patronite'a, no skąd? Nie, no nie wiem. Dobra, zobaczymy czy są w sklepie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pana drony są u was? Są, bo kartkę tylko na zamówienie wygląda. A byłby na jutro Spark? Combo? Już sprawdzam. Marian jako szatan główny mnie namówił. Zamówiłem w X-comie, mam nadzieję, że przyjdzie na jutro, żeby jeszcze przed wyjazdem to potestować, bo jak nie, to lipa. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale cały czas mówicie, żeby robić coś nowego, coś fajnego. To przy, jak są dwa wyjazdy takie właśnie typu ostrego Kazachstan i wiecie co, i Stany, to mówię, jak kupować drona, to teraz, a nie kiedy indziej. Tak więc zachęcam wszystkich, jak ktoś ma ochotę na Patronite'a piątkę dorzucić na drona, żeby ładne zdjęcia były, to zachęcam. Przyszedł mój zestaw jednorazowych gaci i koszulek podróżnych. Proszę bardzo. Trzeba się zacząć pakować.